Zadanie 27. Dany jest ciąg opisany wzorem, a n to się równa 12 do potęgi n plus 2. Sprawdź, czy ciąg jest geometryczny. Żeby ciąg był ciągiem geometrycznym, to muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki. Po pierwsze, musi to być ciąg przynajmniej trzyelementowy, a po drugie, q, czyli iloraz, musi być zawsze liczbą stałą, czyli żeby w tym przypadku sprawdzić, czy ciąg jest ciągiem geometrycznym, to musimy wyznaczyć to q. No tutaj możemy sobie pod n podstawić dowolne wartości, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20 i tak dalej, czy my otrzymamy na pewno ciąg więcej niż 3 elementowy, czy moglibyśmy otrzymać ciąg więcej niż 3 elementowy. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie do wyznaczenia iloraz tego ciągu i skorzystamy tutaj z tego wzoru. Czyli żeby wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, to kolejny wyraz tego ciągu musimy podzielić na wyraz poprzedni. Ten wyraz poprzedni, czyli an już mamy, musimy natomiast w pierwszej kolejności wyznaczyć an plus 1. To oznacza, że w miejsce an tu i tu podstawiamy n plus 1, czyli na tej podstawie tutaj otrzymujemy an plus 1, które jest równe 12 do potęgi n plus 1 i teraz zobacz, że n plus 1 zastąpiło nam n, ale zostaje nam jeszcze plus 2, które tutaj w wykładniku musimy zapisać. Na tej podstawie otrzymujemy 12 do potęgi n plus 3. Oznacza to, że an plus 1 jest opisane wzorem 12 do potęgi n plus 3. W drugim kroku musimy już teraz podstawić do tego wzoru na iloraz ciągu geometrycznego. To oznacza, że pod an plus 1 podstawiamy 12 do potęgi n plus 3 w liczniku. Czyli tutaj mamy 12 do potęgi n plus 3. Natomiast w mianowniku mamy an, czyli dokładnie ten wzór. Czyli tutaj zapisuję 12n plus 3. I teraz na tym etapie musimy skorzystać ze wzorów związanych z działaniami na potęgach. A dokładnie chodzi tutaj o taki wzór, w którym my mnożymy przez siebie potęgi o takiej samej podstawie, ale różnych wykładnikach. Czyli w takim przypadku, kiedy wykonujemy takie działanie, my otrzymujemy potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy do siebie dodać. Zwróć uwagę, że zarówno w liczniku, jak i w mianowniku mamy to samo, przy czym tutaj oczywiście ja w mianowniku powinnam zapisać nie plus 3, tylko plus 2, więc już to poprawiam. Tutaj sobie zapiszemy n plus 2. Okay. Przy czym zwróć uwagę, że my tutaj i w liczniku, i w mianowniku mamy troszeczkę odwróconą sytuację, czyli mamy tutaj taką sytuację, w której mamy dodawanie tych wykładników, co w rezultacie daje nam a do potęgi n razy a do potęgi n. To oznacza, że możemy przekształcić zarówno licznik i mianownik, czyli tutaj będziemy mieli 2, 12 do potęgi n razy 12 do potęgi 3 dzielone na 12 do potęgi n razy 12 do potęgi 2. I z racji tego, że tu mamy i w liczniku, i w mianowniku mnożenie, to to oznacza, że 12n możemy skrócić, w wyniku czego zostaje nam w liczniku 12 do potęgi 3, a w mianowniku 12 do potęgi drugiej. I mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Możemy sobie sprawdzić na kalkulatorze, ile to jest 12 do trzeciej, ile to jest 12 do drugiej i podzielić te wielkości przez siebie. Albo możemy także wykorzystać inny wzór na potęgowanie. Otóż zwróć uwagę, że tutaj mamy kreskę łąkową, czyli mamy dzielenie. I jeżeli mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach, to to jest równe dokładnie temu samemu, co potęga o tej samej podstawie, ale wykładniki od siebie musimy odjąć.
Czyli korzystając z tego zielonego wzoru, tutaj możemy zapisać, że całe to wyrażenie to jest dokładnie to samo, co 12 do potęgi trzeciej odjąć 2, czyli 12 do potęgi pierwszej, a 12 do potęgi pierwszej to jest dokładnie to samo, co 12. Oznacza to, że Q jest równe 12. 12 jest liczbą stałą, a z racji tego, że 12 jest liczbą stałą, nie jest zależne od n, czyli od tego n tutaj, to to oznacza, że ciąg opisany wzorem, a n tu się równa 12 do potęgi n plus 2, jest ciągiem geometrycznym. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziesz na bieżąco z zamieszczanymi tutaj materiałami, a tych materiałów, tych treści jest bardzo sporo. Otóż przynajmniej 3 razy w tygodniu zamieszczam zadania. Na pewno w poniedziałki, środy i piątki po jednym zadaniu od godziny 6 rano. Natomiast zdarza się również, że dodatkowo poza tymi 3 dniami, tymi 3 terminami, dodatkowo zamieszczam jeszcze inne treści. Zapraszam Cię także do mojego bloga ilonabednarska.pl. Zarówno na moim blogu, jak i na kanale YouTube znajdziesz wiele darmowych treści, które pomogą Ci opanować bieżący materiał szkolny, ale także które pomogą Ci w przygotowaniu się do matury z matematyki, nawet jeżeli nie jesteś uczniem, tylko jesteś osobą dorosłą, która we własnym zakresie przygotowuje się do matury z tego przedmiotu. Pamiętaj, aby blogiem i kanałem YouTube dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki i które przygotowują się do matury z tego przedmiotu. Pamiętaj także, aby zaglądać do opisów filmów, ponieważ znajdziesz tam linki do moich playlist, w których publikuję treści tematycznie związane z tym, do czego nawiązuje bieżące nagranie. W opisie znajdziesz też link do mojego bloga. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.